Gość Radia Yard. Katarzyna Kozioł, zapraszam. Dziś gościem Radia Yard jest Dariusz Wasilewski z Fundacji Obowiązek Polski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Panie Dariuszu, czym zajmuje się fundacja? No tutaj już jako przyjaciele Radia Yard, to znani najbardziej jesteśmy od tej takiej wizualnej strony, bo tak blisko ludzi podchodzimy konno, tak, jako jedna z największych i chyba najbardziej jakościowych grup husarskich w Polsce, więc tutaj mamy kilka takich zacnych akcji, Dzień Tradycji Rzeczpospolitej, Paradę Branickich niedawno odbytą, więc tutaj kultywujemy tradycję I Rzeczpospolitej, chodzi o kulturę, ale przede wszystkim o militaria, czyli prawdziwi mężczyźni na prawdziwych koniach, zbrojach. I prawdziwie tutaj widowiskowi. Tak, i tutaj właśnie głosimy chwałę zwycięskiej wielkiej Polski. Był też marsz w Warszawie, to jest ta pierwsza twarz, chyba najbardziej znana, no ale też od 13-14 lat mozolnie kultywujemy pamięć, może już nie tak spektakularną, tak, ale jakościowo to są rzeczy niesamowicie ważne, bo odbijają się w czasach rzeczywistych, czyli przypominamy, promujemy postać wielkiego męża stanu i ojca niepodległej Polski, czyli Romana Dmowskiego. Ogłosiliście Państwo konkurs imienia Romana Dmowskiego, to może najpierw przybliżmy sylwetkę tej wielkiej historycznej postaci. Myślę, że coraz mocniej się przybija Dmowski, tak, bo już chociażby w Białymstoku na rekonstrukcji, tutaj na Marszu Białostockim mamy tablice, no, związki z województwem białostockim bardzo duże, z Łomżą, szczególnie przed wojną. Zmarł tutaj w Drozdowie, pięknym dworze, gdzie jest muzeum pod Łomżą, nad Narwią. Dwór Lotosławskich, polecam, jest bardzo ciekawy gabinet zorganizowany przez dyrekcję, pokazujący potęgę tego wielkiego człowieka, który to jest jego chyba największa zasługa. Wywodził się ze skromnej rodziny warszawskiej, takiej nawet powiedzmy robotniczej. Ojciec był brukarzem, a jego podpis i Paderewskiego przypieczętował odzyskanie niepodległości w traktacie wersalskim. I jego myśl spowodowała, że Polska była w tym obozie państw zwycięskich. Przypominajmy, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone przegrały Niemcy. I ten obóz, który on stworzył, przekonał Paderewskiego, Witosa, Korfantego, Ślązaka znanego, prawda, czyli generała Hallera, potem inna generalicja, rząd dusz wśród młodzieży, szczególnie przed wojną, więc wielki wychowawca, wielki mąż stanu, człowiek wielkiej kultury, pięknie pisał, miał laury, jeśli chodzi o literat, cięty humor. Człowiek sukcesu, bo też nie zapominajmy, że ten traktat wersalski trochę zapomniany, tak, bo ten 11 listopada to jest taką datą, powiedzmy, symboliczną. Pierwsza wojna się zakończyła, natomiast ten proces był od prawie cały rok, tak, do 28 czerwca, gdy ten traktat wersalski został podpisany. Wtedy wszystko zostało zakończone, Polska mogła w pełni już funkcjonować. No ale też był wychowawcą młodzieży, bo jako nawet już starszy, zacny tutaj, powiedzmy, emeryt właśnie, gdzie pisał książki nad łąkami narwiańskimi, to też przyjmował tam zawsze ochoczo, prawda, młodzież, tak akademicką szczególnie. I on jako ten taki nestor właśnie miał bardzo dobre relacje z młodzieżą. I tak jakby ten duch, no, II wojna światowa, potem emigracja, wielu jego tutaj, powiedzmy, przyjaciół ideowych przeżyło, no ale w Polsce, no, został jakby zniszczona, więc my od 13 lat staramy się przywracać właśnie do tej młodzieży poprzez specjalny konkurs wiedzy patriotycznej. No właśnie, 13. edycja konkursu imienia Romana Dmowskiego. Wspominał Pan, że skierowany jest on do młodzieży. W jakim wieku? Już musi być młodzież dojrzała, czyli mówimy szkoły ponadpodstawowe, tak, szkoły średnie. Aczkolwiek jak czasami jakaś osoba poprosi, że ja podstawówce jestem, to przyjmujemy oczywiście czy pracę, bo jest kilka kategorii. Więc do szkół średnich z całej Polski, tak. No i oczywiście tutaj teraz nadajemy na województwie podlaskim, więc tutaj liczymy na technika, na licea przede wszystkim, tak, z naszego województwa. Trzy formy, jakie? Ta tradycyjna, która była od początku, największe to jest wyzwanie, czyli esej. Bo co roku mamy temat zadany, tak? To nie jest tak, że tylko piszemy o patriotyzmie, tak? Nie wiadomo jak, co, prawda? Kontekst jest osoby Dmowskiego i w tym roku tytuł jest taki, że Roman Dmowski wobec współczesnego kryzysu wartości. Współczesnego, więc temat o tyle jest ciekawy, a i taki niejednoznaczny, bo współczesny kryzys był
jest teraz, no, jest czy nie, można powiedzieć, że nie też. Tutaj właśnie to jest ciekawe, że ten konkurs daje wolność, tak? No, oceniamy kreatywność, tak, autorów, nie wszyscy muszą się zgadzać z Mąskim nawet, ale taki jest tytuł i jest cytat Mąskiego, proszę sobie wyobrazić, napisał taką książkę Duch Europy w latach 30. i napisał wtedy, że nigdy, może i nigdzie w świecie nie panował taki chaos w pojęciach moralnych jak w dzisiejszej Europie. To były lata 30., tak, a mamy teraz już kolejny wiek się zaczął. No więc sam ciekaw jestem, jak młodzież pod kierownictwem oczywiście nauczycieli, ale też można samemu się zgłosić do nas i przysłać pracę. No, czyli wracając, to jest esej. Potem chyba najbardziej popularny, czyli prace plastyczne. Nie ograniczamy, była jakaś dyskusja, czy tak, czy inaczej. Są rzeźby, są prace zewnętrzne. No, ja jestem zadziwiony i tu pełny zawsze satysfakcji, jak młodzież jest kreatywna. I od 2-3 lat mamy krótką formę filmową, do 3 minut, więc to można nawet z komórki zrobić film. I znowu jest bardzo kreatywna część, nawet zjechała do Drozdowa, w Chudowie, gdzie Dmowski mieszkał pod Poznaniem, były filmy. Więc tutaj czekamy na kreatywne prace, esej, prace plastyczne, filmy i prace te wszystkie można przysyłać do nas. Konkurs jest otwarty, jest regulamin na stronie obowiązekpolski.pl i czekamy na pracę do 2 lutego 2025 roku. Komisja oceni te prace, to nie jest takie proste. No i odbędzie się wielka gala na początku marca w Białymstoku. Jeżeli chodzi o formy przesyłania do Państwa prac, bo rozumiem, że można to zrobić formą tradycyjną, czyli można to zrobić za pośrednictwem poczty. Mamy przygotowany to, zachęcam właśnie tak, na Facebooku jest strona Dmowski Obowiązek Polski, no i najlepiej na stronę internetową www.obowiązekpolski.pl jest specjalna zakładka, przez którą można te prace też przesłać, tak? W postaci PDF-u czy zdjęć, no w zależności jaki format, tam jest regulamin, tutaj w szczególności kto będzie zachęcony, bo co roku się staramy i też tutaj jeszcze apelujemy oczywiście o jakieś tam hojność i o darowizny, no ale tutaj fundacja stoi na głowie, żeby ta młodzież i nauczyciele byli uhonorowani, więc są zawsze bardzo ciekawe i to były hojne nagrody, tak, komputery, drukarki, sprzęt elektroniczny, tu mamy zaproszenie taką firmę w Białymstoku, będziemy promowali. Myślimy też o bonach może też finansowych, żeby sama młodzież już i tak to było, wybierała sobie sprzęt. Pierwsza nagroda możliwe, że będzie miała nawet aż 3000 zł w różnych kategoriach, dyplomy, książki. No, literatura jest bardzo przebogata, tym bardziej, że mamy bardzo zacnych patronów. Jednym z nich jest Instytut Pamięci Narodowej z pięknymi i wartościowymi książkami. Duchowo wspiera nas arcybiskup, tutaj metropolita białostocki, kurator oświaty podlaski, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Muzeum Tradycji Ruchu Narodowego spod Wrocławia, no i oczywiście starosta łomżyński z Muzeum Lutosławskich pod Łomżą. Apelujemy też przy okazji do innych samorządów. W tym roku bardzo chcemy się otworzyć właśnie na właścicieli szkół. Taką rzeczą najważniejszą jest jakby dotarcie, bo jak Państwo teraz mnie słuchacie, tak, no to cel jest oczywiście, można powiedzieć swojemu, każdy młody może się zainteresować, córce, wnuczkowi, prawda, żeby się zainteresował tym konkursem, ale też zachęcamy nauczycieli, tak, bo no, młodzież jest wspaniała, ale czasami właśnie warto ukierunkować, że jest coś takiego i wtedy widzimy naprawdę przepiękne owoce, więc młodzież, nauczyciele zapraszamy, no i samorządowców, tak, starostów, szczególnie burmistrzów, żeby też zainteresowali swoje szkoły tym oryginalnym, powiedzmy, produktem. My w ten sposób dobrnęliśmy do tego, jaki jest cel tego konkursu? Cel to jest z jednej strony samorozwój młodzieży też, tak, bo poprzez to, że człowiek musi, tak, popracować intelektualnie, tak, to nie jest prosty konkurs, i coś mądrego napisać, albo kreatywnego od siebie, prawda, wymyśleć też, jeśli chodzi o plastykę czy film, o te hasło, no to sam się rozwija, tak, młody człowiek. Jeżeli nauczyciel jest lub jakiś mentor, no to jeszcze lepiej, bo może ukierunkować. No i zachęcamy też przez to do sięgania do tej wielkiej spuścizny, bo mówię, że nie ma co czytać gazet, tak? No, internet też swoje robi, natomiast warto sięgnąć do źródeł, czyli do pism, do książek, artykułów samego Dmowskiego. One są w większości aktualne. Oczywiście nie wszystkie, tak, no bo się epoka zmieniła, ale no, ja mówię tam 3/4 to po prostu jakbyśmy, nie wiem, chcieli, prawda, kształtować świadomość patriotyczną Polski, która dba o własny
interes narodowy, o taką pracę organiczną, o rozwój właśnie organiczny samego kraju, o też takie podejście do siebie, bo Dmowski był też takim twardym człowiekiem, czyli też że to my powinniśmy wzrastać, żeby tą wielkość Polski budować, to najpierw sami powinniśmy to zrobić, więc kształtowanie tej kreatywności młodzieży, kształtowanie ducha, intelektu ludzi młodych i oczywiście promowanie tej wartościowej tradycji idei Dmowskiego. A o konkursie imienia Romana Dmowskiego opowiadał nam Dariusz Wasilewski z Fundacji Obowiązek Polski. Bardzo dziękuję za przybycie do studia Radia Jart. Jak zawsze dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam. Gość Radia Jart.